Do druku numer 16. Tak jest. Szanowni Państwo, mieliśmy spotkanie wczoraj z mieszkańcami. Mieliśmy też spotkanie z panią projekta. Spotkanie na zarządzie. Nie. Znaczy, zaraz. Szanowni Państwo, głos oddam wszystkim chętnie. Ale tak, pani projektant przyszła pierwsza na zarząd, pokazała, zademonstrowała projekt, opisała wszystkie funkcjonalności, zasadę, intencje i tak dalej. Zaproponowała pani projektant, aby przyszła też na spotkanie z mieszkańcami. Spotkanie z mieszkańcami odbyło się wczoraj. Osób było około 25. Dominowały osoby starsze, ale było też reprezentacji osób młodszych. Zresztą część uwag to uwagi osób młodszych właśnie, czyli potencjalnych użytkowników. Należy pamiętać o tym. Nie, bo ci klasy nie też. Należy pamiętać, że Smoczy Skwerc ma być plac wielopokoleniowy. Z tyłu macie Państwo uzasadnienie również. I dlatego seniorzy też tam mają dalej swoje miejsce. Jak będziecie czytać uzasadnienie, ja powiem krótko. Doświetlenie placu zabaw na pewno poprawi bezpieczeństwo. Wiemy to po ogródku Opolskiej Areny, gdzie przesiadywali ludzie. Był hałas, a jak został oświetlony, natężenie tych zjawisk znacznie spadło. Zmiany urządzeń drewnianych na metalowe, tu będzie duży problem, bo to podniesie koszt i z nich może nic się na to zgodzić, ale to jest dla, w mojej ocenie, dla gminy Kraków priorytetowa oszczędność, bo te drewniane będzie trzeba wyciągać za 7 lat jako zniszczone. A na nowe nie. Ale to się odmaluje. Też się odmaluje. Ja chciałem tylko zauważyć, że ogródek na Konecznego nam się sypie, a był robiony nie tak dawno. Ogródek na Opolskiej Areny był cały przebudowany w ciągu 7 lat. Nie ma tam ani jednego już drewnianego urządzenia, bo wszystkie się rozpadły. Metalowe, przykładowo w ogródku Sierna Wiadów są w stanie złym, ale dalej spełniają swoją funkcję. Następnie, umieszczenie na głównej alejce napisu, umieszczenie tablic z instrukcją obsługi, szczególnie właśnie przy tym urządzeniu dla seniorów, zwiększenie ilości ławek na ławki z oparciem, no i zaprojektowanie piaskownicy, którą byłoby można na zimę zamykać, a nie żeby służyła do innych celów dla psów. Sikania psów. Dla piesków. W miejscu tego tak zwanego nielegalnego parkingu, czy też takiego parkingu. Natomiast obszar ten będzie rozszerzony mniej więcej o 250%. To znaczy ten plac miał 100, a będzie teraz 2,5 razy większy ten ogródek. Do tego stopnia, że mieszkańcy aż się przerazili, że tak duży, i musieliśmy ich w terenie pokazać, żeby go uspokoić. Także też. Czy są jakieś uwagi? A tego betonowego grzyba rozwalu? Poddaję projekt pod głosowanie. Proszę Państwa, jest za, proszę o podniesienie ręki. Nie. 12. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 12 to jest na przykład. Dziękuję.